No tym razem będziemy wpuszczać kroczka lina, będzie to 150 kg. Jesteśmy na jeziorze Wipsowo. To nasze zarybienie, że tak powiem, wpływa jeszcze poprawczo na ten rybostan, także tutaj na pewno, jeśli chodzi o lina, szczupaka, to tutaj tej ryby na pewno nie zabraknie. Jeszcze tutaj będziemy niedługo na jeziorze Rejczuchy, to tutaj też jest niedaleko, tam będziemy akurat zarybiać karpiem pełnołuskim. Jeden pójdzie powiedzmy dwa razy w tygodniu i złowi dwa liny i dla niego jest to dobry wynik, tak, a inny pójdzie, złowi pięć i powie, że mało, bo kiedyś łowił 10, nie, no także, no ciężko wędkarzowi dogodzić.